dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować to, co mamy najlepszego, naszych liderów do wyborów samorządowych, kandydatów na prezydentów miast w województwie pomorskim. Przede wszystkim pierwszego proszę o zabranie głosu Kacpra Pozińskiego, kandydata na prezydenta w Gdańsku. Dzień dobry Szanownemu Państwu. Znajdujemy się w takim miejscu nie bez powodu, ale o tym, dlaczego tutaj jesteśmy, powiemy na koniec. Ale zacznijmy od tej współpracy z rządem. Tej współpracy, która dla samorządu może przynieść bardzo wymierne, konkretne korzyści. Jeden z takich flagowych programów rządowych, które mogą być realizowane razem z samorządem, to jest Mieszkanie Plus, który już gdzieniegdzie na Pomorzu jest realizowany, ale nasi kandydaci na Pomorzu, również Gdańsk, nasze zwycięstwo gwarantuje to, że ludzie młodzi, których nie stać na nieruchomość nową, wybudowaną przez prywatnych deweloperów, będą mogli bez kredytu zamieszkać na swoim kawałku podłogi, będą mogli w spokoju zakładać rodziny i nie będą musieli się martwić o to, że będą mieli kredyt, który spowoduje, że ograniczy to ich możliwości zawodowe i wszelakie inne. Współpraca z rządem, samorządów, na przykład Gdańska, gdzie nie wiem, czemu prezydent Adamowicz dziękuje temu programowi, to jest gwarant dlatego, że młodzi ludzie będą mogli żyć w komfortowych, dużo lepszych warunkach niż dzisiaj. Szanowni Państwo, ten wiatr z nadmorza, który trochę nieznośnie rozwiewa mi co chwilę czuprynę, to jest wiatr dobrych zmian. Ten punkt piąty, który został pozostawiony na sam koniec, ale z mojego punktu widzenia gdańszczanina jest najważniejszy, czyli rozbudowa Portu Gdańskiego. To jest motor, który napędzi nie tylko gdańską gospodarkę, ale całego naszego regionu. To jest około 10 miliardów złotych, które rząd polski, zgodnie z planem premiera Mateusza Morawieckiego, chce zainwestować właśnie tu, a to miejsce nie jest przypadkowe, bo tutaj na horyzoncie ten port zewnętrzny, ta wielka inwestycja, która ma spowodować, że Port Gdański będzie największym, najnowocześniejszym portem w całym basenie Morza Bałtyckiego, powstanie właśnie tutaj. Usłyszeliście Państwo szereg propozycji dla naszego województwa. To są propozycje ambitne, ale Prawo i Sprawiedliwość już pokazało, że nawet najbardziej ambitne cele naprawdę realizuje.